29 czerwca 1944 roku. Na Avenue de la Porte de Châtillon olbrzymie stado krów. Cały ruch wstrzymany. Krowy pędzi kilkunastu żołnierzy niemieckich z karabinami zawieszonymi na szyi, z hełmami u pasa i z kijami w rękach. Widok jest tak niezwykły i komiczny, że ludzie zaśmiewają się na cały głos. Ktoś krzyknął: to jeńcy z Normandii! I salwa śmiechu. Ale po chwili zmysł praktyczny bierze górę. Zabierają nam naszą rację mięsa, a może to było właśnie dla nas. Kult bewsztyka, chciałoby się powiedzieć świętego, odzywa się we wszystkich. Tymczasem żołnierze biegają wokoło i zganiają z chodników ogłupiałe cielęta. Jak przez mgłę przemknął mi obraz z dziennika Goncourtów, stada bydła spędzane do Paryża w 1870 roku. Czy Niemcy zamierzają się tu bronić? Życie w mieście płynie normalnie. Panuje przekonanie, że za miesiąc alianci tu będą. Ludzie oswoili się już z lądowaniem w Normandii i czekają teraz na prawdziwe lądowanie. Ma to oznaczać, że Normandia nie jest najważniejszym działaniem. I wobec tego mówi się, jak oni naprawdę wylądują, to i tak dalej, i tak dalej. Ludzie zachorowali na gigantyzm. Nic dziwnego. Podawane codziennie cyfry w rodzaju 1000 bombowców pod ochroną 1500 myśliwców, litanie zbombardowanych miejscowości i różne inne obliczenia mogą zawrócić w głowie. Ślepe upojenie potęgą, do tego cudzą. Na froncie wschodnim odwrót Niemców przybiera cechy olbrzymiej klęski. Po 8 dniach od chwili rozpoczęcia natarcia. Grzmią w Moskwie salwy z 224, być może, dział. Płyną słowa długich i pompatycznych rozkazów dziennych Stalina. Dziwnie znajomych, zajeżdżających 150-letnią pleśnią. No, ale tam to właśnie ostatni szlagier. I ta zatęchła filozofia, to zatęchłe słownictwo ma rządzić nami, połową Europy? 150 lat temu, tym samym stylem, kubek w kubek, pisane były rozkazy dzienne dyrektoriatu. Podobieństwo jest uderzające i beznadziejne. Sława nieśmiertelna zwycięzcy spod lod. Sława i honor dla generała głównodowodzącego, który potrafił przygotować zuchwały atak na most tego miasta, przebiegając zastępy wojowników francuskich, wystawiając się na najbardziej morderczy ogień wroga i rozporządzając wszystkim tak, by go zwyciężyć. Honor dla odważnego Berthier, który rzucił się na czele tej niebezpiecznej i straszliwej kolumny republikańskiej, co stratowała i powaliła wroga. Honor dla generałów Massin, Servoni, Delamagne, dla dowódców brygady Solse, Dupas i Sunny, dla kapitana Tuarez 3. Batalionu Grenadierów. Sława dla dzielnego 2. Batalionu Karabinierów, który zdecydował o losach tego dnia. Sława dla dzielnej dywizji pod dowództwem generała Augereau i dla jej dowódcy. Sława dla komisarza rządowego Salicet. Zmęczyłem się. Siła francuskiego stylu rewolucyjnego jest zdumiewająca. Ten styl jest ciągle żywy i Stalin wie, czym podniecić to swoje chamstwo, umierające za kajdany. W rosyjskich rozkazach dziennych ten styl tętni do dziś dnia.